Karol Szymanowski urodził się w Tymoszówce na dawnych Kresach. Obywatel świata, intelektualista ponad miarę swoich czasów. Zafascynowany twórczością Chopina, tak jak jego poprzednik, nadał europejską rangę współczesnej polskiej muzyce. Bogato czerpał inspiracje z ludowej muzyki góralskiej. Słuchał jej na weselach, w czasie kameralnych spotkań, między innymi z Bartusiem Obrochtą, i przekładał na własny muzyczny język. Pod koniec życia osiadł w wynajmowanej przez siebie willi Atma w Zakopanem. To było jego ukochane miejsce i tak naprawdę znana swoją tożsamość jako kompozytor dwudziestowieczny, właśnie dopiero zamieszkując tutaj w Atmie, w Zakopanem. I czerpał absolutnie z tego folkloru podhalańskiego całymi garściami i wydaje mi się, na tym polega również jego ta inność. Zresztą miał taką ideę, że ci kompozytorzy w ogóle europejscy powinni czerpać ze swoich źródeł, że tak powiem, ze swoich korzeni muzycznych, to wtedy ta muzyka europejska będzie bardzo różnorodna. W willi Atma mieści się jedyne na świecie muzeum biograficzne Karola Szymanowskiego. W drewnianym domu odtworzono wygląd wnętrz z czasów, kiedy mieszkał tu kompozytor. Wzruszają jego osobiste przedmioty podarowane przez Krystynę Dąbrowską, siostrzenicę kompozytora, która jako dziecko spędzała z wujem wakacje. Swoją siedzibę ma tu Towarzystwo Muzyczne imienia Karola Szymanowskiego. Powstało ponad 40 lat temu. Ja pamiętam inaugurację w 1977 roku. Znałem się w ten czas dobrze z Kicią Dąbrowską, od której to wszystko się zaczęło, i od Jerzego Waldorfa, i kiedy właśnie w Atmie to towarzystwo znalazło swoje miejsce. No i bardzo dobrze też wspominam ubiegłoroczną edycję. To była 40. rocznica powołania towarzystwa i 40. rocznica Dni Muzyki Karola Szymanowskiego. Celem jest propagowanie osoby i twórczości Karola Szymanowskiego. Wśród członków założycieli znalazły się wielkie osobowości nie tylko ze świata muzyki. Witold Lutosławski, Krzysztof Zanussi, Jerzy Waldorf, Henryk Mikołaj Górecki. W tym roku w Zakopanem odbyły się już 41. Dni Muzyki Karola Szymanowskiego. Z własnego doświadczenia i z własnej drogi poznawania muzyki Karola Szymanowskiego wiem, że w pierwszym zetknięciu może być ona trudna. Natomiast mnie w którymś momencie świat muzyki i osoba kompozytora pochłonęła bardzo i w zasadzie do dzisiaj jest w centrum moich zainteresowań. Czym jest muzyka Karola Szymanowskiego? Wydaje mi się, że jest fenomenem zarówno w świecie kompozycji, jak i w świecie kultury międzywojnia w Polsce. To jest niesamowicie bogata muzyka do odkrywania właśnie brzmieniowości kwartetu i no jest niezwykle inspirująca. Kompozycje są bardzo złożone też od pięknych melodii z ciekawą harmonią w akompaniamencie, po polifoniczne momenty zupełnie, gdzie każdy głos jest na równi i po prostu to wszystko się przeplata. Tak, jest naprawdę bardzo ciekawa ta muzyka. W tegorocznej edycji festiwalu przedstawiono również muzykę kompozytorów, którzy fascynowali Karola Szymanowskiego. Piąte Mistrzostwa Zakopanego w biegu pod górę. Unikalna formuła, jedyne takie zawody na świecie, że jednego dnia biegniemy na 5 stoków do góry tylko. Zaczynamy od Gubałówki, później biegniemy na Szymoszkową, właśnie gdzie się znajdujemy, później na Harendę, później bieg na Wielką Krokiew, ale obok ze skoku, czyli po schodach, około 700 schodów, i kończymy biegiem na Nosal. Suma czasów decyduje, kto wygrywa. Ja z Ukrainy, z miasta Lwów, przyjechał na te zawody. Bardzo, bardzo fajne zawody. Spróbować siebie w tych 5 górach. Piękny bieg, piękna pogoda, piękna trasa. Może już wytrzymałość nie taka jak 10 lat temu, ale zabawa przednia.
to trzeba mieć specyficzne takie przysposobienie do tego biegu, bo trzeba mieć i wytrzymałość, i siłę, i szybkość. Te trzy cechy trzeba połączyć i jest to bardzo trudne połączenie, tym bardziej, że w górach bardzo szybko dochodzi do zakwaszenia mięśni i praktycznie po 200-300 metrach walczymy już nie z górą, tylko z sobą. Pod Tatry tylko z książką. To hasło, które od 3 lat towarzyszy Festiwalowi Literackiemu w Zakopanem. Tegorocznym mottem spotkań z książką pod Tatrami są podróże. Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula zaprasza na ciekawe spotkania z pisarzami, warsztaty dla dorosłych i dzieci oraz na targi książki. W czasie imprezy poznamy laureatów Literackiej Nagrody Burmistrza za najlepszą książkę o Zakopanem. Impreza potrwa od 10 do 13 sierpnia. Czerwony Dwór w Zakopanem powrócił do dawnej świetności. Willa wybudowana w stylu zakopiańskim przeszła gruntowny remont. Dom, który niegdyś gościł Żeromskiego, Rubinsteina, Szymanowskiego, dzięki staraniom władz miasta odzyskał dawny blask. 16 sierpnia odbędzie się uroczyste otwarcie nowego Centrum Kultury Rodzimej w Zakopanem. Znajdą tu miejsce działania kulturalne, edukacyjne i promocyjne.